Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piecho, a to jest Devil May Cry 3 Dante's Awakening HD Collection na Xboxa 360 i trzeci już odcinek. Biegamy w tej samej lokacji, w tej samej scenerii, więc skaczemy od razu do zwierciadła. I chyba czeka nas walka z Arkhamem. No. On ten dalej stoi z tym mieczem, on musi być fajny, że to długo trzyma. No dobra, jest szpikulec, będzie ostro. Trzyma go, jakby pierwszy raz w życiu w ręce miecz trzymał. Bo nie wygląda taki ciężki. No dobra, już się boję. Dobra, będzie hardcore. Mam nadzieję, że Dante właśnie tutaj właśnie wchodzi jakoś. Jeszcze mała przestrzeń jak na walkę. O kurde. Nie wiedziałem, że on też może formę diabła przyjąć. Au. Czuję, że spotkanie z nim będzie bolesne i będę pluł sobie w brodę, że zużyłem żółte mordy wcześniej. Cholera, wygląda jak Sparda z Devil May Cry 1. No ale dobra, tutaj dopiero kończymy misję z poprzedniego odcinka. Zobaczymy, jak mnie oceniło. No nie, no kurde, boję się, że może być kiepsko. Dużo użytych przedmiotów. Oj, mało punktów za styl. No, items used. C. Chyba C. Nie, B jednak! Dobrze. Uderzmy w customize. Albo wiecie co? Ja sobie wcześniej zasejwuję to. Dobra. Save zrobiony. To jedziemy dalej, swobodnie. Biblioteka, w której znajduje się Mary. Tak? Jeszcze dalej tam płaczę? Wreszcie ogarnęła się i ruszy do roboty. Dante będzie potrzebował pomocy, coś czuję na końcu, mimo wszystko. Wygląda jak Virgil? To Mary uważa, on nie jest tak przyjaźnie nastawiony. Jak mu strzelisz w głowę, to na pewno później nie będzie chciał z tobą gadać, jak Dante. Ale Mission 19, Forces Collide. Topple the Great Beast with Fates' Bullet. Ale customize oczywiście, bo punktów jest sporo. Więc można dalej w Beowulfa inwestować i chyba już tym razem... Kurde, na Erhach nie starczy. Ale chyba już tym razem będę mógł sobie pozwolić na zmianę. Bo coś Nevanem mi kurczę nie wychodzą te ciosy, a jednak mam świadomość, że jak przecież przywalę Beowulfem, to będzie bolało. Więc może to troszeczkę głupi pomysł, żeby tak nową broń brać na ostatniego bossa, ale... Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Przynajmniej Dante wygląda zacnie w tych, z tymi rękawicami i w tych papciach. Przynajmniej nóg nie pomoczy. Coś już widzieliśmy. Nic nowego. Oj kurde, no ale tak po prostu? Dobra, no to Beowulf. Łohoho, to podbija nawet... A, dobra, to pamiętam, że podbija ten cios, ale... Catch this? Może ten coś? No kurde, długo się wprowadza, bardzo długo te ciosy. Dobra, Devil. No, te kopnięcia. Dive kick, kurde. Dive kick. Dive kick. Dive kick. Nie wiem, że tym jest problem, żeby nie trafić. Ale jednak Agni i Rudra powodują lepszą stylówę. No, póki co w sumie dope. Ale nie na długo. No, jakiś podjazd jest, ten nikły, bo nikły, ale jest, ale to ma lepszy. Zdecydowanie. Ej, co jest? Widzieliście to? Przejechałem się po nim, kurde, jak na deskorolce. Spoko. Ale chyba pierwszy raz w tej grze to zrobiłem, chyba tą umiejętność już mam od dawna. Trzeba wskoczyć na leżącego przeciwnika. No, come on, no przecież was trzech tylko było, ale też... Pół energii tylko. No. A, blokuje coś, dobra. I kontry wymierza nawet. Dobra, jest przebiegły. Więc ja taki sam będę. Czyli włączę sobie diabełka, bo to wiadomo, nierówna szansa. Co, już wszystko? Już mogę opuścić tą lokację? Coś łatwo było. Ja troszeczkę Dark Souls mi przypomina. To tło, chociażby. A, już niedługo premiera drugiej części, ale będzie tego dużo na kanale.
To znaczy ja będę dużo grał na pewno, a kiedy będę mógł nagrywać, to wtedy też będą odcinki z Dark Souls 2. No, shit. Czemu nie mogę ich wyciąć? Tu się schowam na żyrandolu, ej, no kurde, bo... Ej, w sumie coś tu można podnieść. Ej, Elka, fajnie. To większe zawsze fajnie, że jest. Coś jeszcze może na żyrandolach? Nie, ale bo tych naprawdę dalej nie mogę wycinać. Może w lustro muszę stoczyć? A może rozwalić lustro? Dobra, teraz? Też nie. Shit. Ale to sposobem, to pewnie będzie jeszcze kolejne zwierciadło. To właśnie to. No, albo nie. Może po prostu wszystkie trzeba? Nie. O, to tak, to na pewno. O tą złowrogą barwę. Pewnie o to chodzi. Oj! Widziałem ten warzata, chłopaki. Widziałem go. A czy to jak zwerdziłem wtedy? Lusterka najpierw. Ale jakiś demon czaił się w lustrze. W mitologii. Kurczę. Nie no, doppelganger czy często jest w lustrze właśnie, ale doppelgangera już rozwaliliśmy. Ale w sumie go jeszcze nie było. Nie, był przecież. Co ja gadam. No dobra, no to w każdym razie. Tam, gdzie pojawi się lustro do rozwalenia, tam nie będziemy rozwalać. Do końca, mam nadzieję, no właśnie. A, i od razu padli też wszyscy. Jak świetnie. Easier than I expected. Dobra, idziemy. Klepsydra, czyżby Sense of Time? Oczywiście Nereszu mecz, tak. Jak już wymachiwał tą kosą w moją stronę, tak. Super. Naprawdę pięknie. Ale dobra, Beowulf. No jak blokują, to nawet to się okazuje. Ale podbicie dalej jest po prostu domyślnie, więc można to wykorzystywać. Czyli podbijać takich gości, później nimi żonglować Agnim i Rudrą. No ten wyskoczył mówię, że będzie chciał mnie dziabnąć, to spoko. Powiem się, że przy samym wyskakiwaniu nie robi damage'a żadnego. Ale dobra, wskoczmy. Da się? Pewnie się da. Bam, kurde. No może dużo obrażeń nie zadało, ale... Przynajmniej było fajnie sobie pojeździć. A inna dystans też działa. Tak samo jak Beowulf. Właśnie, jak się robił ten... Ten cios! Ale nie trafił! Kurde, jak to mogło nie wejść? Tak po prostu. Ale nie, podwójny skok by się przydał. Mógł z większej wysokości wymierzać dive kicka. Ale dobra, spoko, spoko. On tu zaraz będzie chciał podjechać pewnie. Okej, okay, ja się zaczaję może... Z hakiem? Ej, nie, to nie weszło, znowu. No pięknie. No tu już lepiej. Zdobiciem od razu, ale zdobiciem, zwłok. Dobra, ale to jest chyba kawałek przejścia, jeszcze nie wszystko. Poza tym coś tutaj jest do wzięcia. Samsara, czymkolwiek jest. Sculpture symbolizing the time-space continuum. Used to restore order to time-space rifts. Okej, okay, czyli co, czyżbym miał możliwość cofnięcia czasu? W momencie też Arkham się nie urodził. Albo skopanie po jajach ojca Arkhama. Nie, to by wyszedł jeszcze gorszy po prostu. Jest, dobra. Ale nie, no znowu tu wracamy, serio. Dobra, no to nie wiem czego mam teraz szukać, ale przebiegnę się. Jeżeli nic nie znajdę, tutaj będzie przyspieszenie już. Dobra, kolejna zielona mordka, ale nic poza tym. Więc biegniemy dalej, szybko. Nie no, może faktycznie muszę w to zwierciadło wejść po prostu jeszcze raz. Więc tak zróbmy. Tak jest, tak ja podejrzewałem. Ej, moment, albo nie? Tu się nic nie dzieje. O kurde. Shit. A, i zwierciadło, z którego można wejść tylko z jednej strony, się okazuje. Nirvana of Illusions. Substance projects image, and image punishes substance. No dobra, to czyli a propos tego, że mam rozwalić lustra. Ej, ale to jest złota pani. Stop the vicious circle by bending time and space. Ej, dobra, czyli dokładnie, Samsara.
Okej. Domniemam, że teraz gdzie indziej zostaniemy przeniesieni. Okej. Z baba skepsydro. Jest spoko. Ile tych duszyczek mam? Oj, sorki. Tutaj się przekonam dopiero. Ile tak właściwie? 9000. Nawet na Rising Dragona nie starczy. Choć mi się wydaje, że dalej mogę to robić przecież. A, twice. Ale R-Hike przydałby się bardziej. Dobra, trudno. Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Idziemy dalej. Kurczę, bliżej jeszcze tamte. Musisz podejść, żeby otworzyć. No bo Ulfa nie masz ubranego, widzę niestety. Uuuu, typowo wygląda twardo. Ej, dokładnie, Father's Image. It's like staring into a backed up toilet. Why do you always stick your nose in other family's business? Come on, dude. Don't you have any hobbies? Polecam numizmatykę chociażby. Albo filatelistykę. A nie, raczej demony się w takich rzeczy nie bawią. Nie rozwaliła to moc od środka. Dobra, czyli po prostu chyba większa maszkara, z jaką trzeba będzie się zmierzyć. Ale to pole siłowe mi się nie podoba dookoła. Jaki arogancki laluś, no. Ale jak go nie uwielbiać, nie? Dobra. Pokaż mi wachlarz swoich ciosów i jak mogę cię trafić. Ej, naprawdę wygląda strasznie. Okropny jest. Dobra, strzały nic, a ciosy? Ciosy już bardziej, dobra. Oj, machnął. Machnął raz, machnie pewnie i drugi. A ja sobie też pomacham. Pewnie to nie będzie jego ostateczna forma. Znamy gry Capcomu już nie od wczoraj. Najlepszy momencie poprzez tego diabła, najlepszy. O kurde, nie, nie. Walka z mackami to nie jest jakiś japoński hentai, nawet się do nich nie będę zbliżał. Szybszy. O! Dobra, rozwalić czy mają zniknąć, jak sądzicie? Dobra, wycinamy. Stylish! Showtime, stylish, no wchodzą świetnie, ale wyglądają trochę jak ślimaki. Bez muszli oczywiście, nie? Bez domków. Jak bezdomne ślimaki. Dobra, diabełka sobie włączmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Potrafmy tak, albo inaczej, zacznijmy od tej strony i skończmy saltem, właśnie. Ale moment, co za każdym razem wraca z pełnym zdrowiem, czy mi się tylko wydaje? No dobra, znowu zagłębi się. Zapewne. Albo nie. Będzie się rzucał, dobra. Ślimaczki, tak? No to może nie Beowulf, bo Beowulf jest skierowany na pojedynczych przeciwników. Oj, dobra, jedzą mnie, jedzą mnie! Jest niefajnie, dobra, z saltem to zacznijmy może. Albo może obstrzelajmy ich jeszcze troszeczkę, bo połowa zdrowia to nie jest tyle, jak chciałbym mieć. Zwłaszcza, że jemu się chyba naprawdę odmawia. Dobra, tnij. Jest, dobra. A zaraz to, że zaraz sobie na nich odbijemy, to no to włączmy debilka. Albo nie. Albo jednak nie odbiliśmy. Dobra, raz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ziemię będzie wycinał, nie? Tak nawet nie. Albo już to zrobił właśnie, tylko ja jestem tak zapobiegliwy, po prostu, że skakaniem w powietrze. Mylę go zupełnie. Albo nie. Dobra. Bij go! Ja byś tego nie robił od samego początku, Dante. No sorry, no kurde, nie wiem jak mam ci kibicować. Fajnie byłoby ci się udało, jakby co mamy jeszcze zieloną gwiazdę w rozmiarze L. Dobra, postrzelajmy. Kurde, no. Chyba będę musiał je zaraz użyć.
Salto? Ktoś wejdzie? Nie? Może teraz? Coś tam się stało. Ej, właśnie moment, dlaczego teraz nie stosuję? Jump kicka. Może to, że wtedy będę na ziemi i troszeczkę mnie tam łoją. O, dobra. Widzieliście, jak mało życia mi zostało, więc uderzmy w L-kę. Bam. Nawet nie wiem, czy teraz mógłbym się Devilem poratować. Tak od razu. Ale zróbmy to teraz. No, jeszcze jeden. No kurde, i muszę mnie ciapnąć. Ej, a tamten nawet nie czeka, aż się z nim uporam. Stamenda. A druga forma, kurde. Mogłem poczekać z tą gwiazdką. No ale moment, skoro Sparda był prawdziwym demonem, a Dante z jego synem, no to pół na pół, to, kurde, no pół z prawdziwego demona daje i tak demona. A jednak żyje. I stał się pomocny, ej. A, sorry, tylko dlatego. Dobra, nie do tego, żeby bratu pomóc. Już drugi raz Dante by było. Z Goliatem było to samo. Fuck team! O, to z dwójką nie ma szans. You should come to realize you cannot control the power of Sparta. You're wasting your time, buddy. I think he needs to learn the hard way. Sędzia go nauczy. No dobra, to jeszcze jak Vergy do pomocy jak? Battle of Brothers. Show our hand the true power of Sons of Sparta. Vergy follows Dante's lead, but still spins off his own special style of ass-kicking. Press the B button to call Vergy to your side. A to jest nowy styl, tak? A dobra, niech tam swoje robi, ja tutaj będę po swojemu go wycinał. Niby czemu nie? Raz, dwa, trzy. Ej, no... A, tylko jego mogę używać. Kurde, styl mi się zmienił. Czyli powietrzna wycinka już nie wchodzi w grę zupełnie. To mogę tylko tak robić co najwyżej. To, ale słabo. Vergy, wiesz co, to byście bym sobie lepiej dał radę chyba. Ej, też Devila nie mogę włączyć. Się pozmieniało, cholera, się pozmieniało. No dobra, to w takim wypadku nagminnie będę korzystał z jego pomocy. Jak chociażby teraz. Vergil, help me, please. Czuję się otoczony i nie mogę zregenerować sobie życia w diabelską formą nawet, więc... Come on! No show your brother some love, kurwa, and help. Dobra, coś tam tje. Dobra, ja będę do nich strzelał, coś wycinaj. Coś wycinaj, no. Możesz też po prostu Beowulfem robić dive kicki, spoko, mi to nie przeszkadza, ale dobrze by było, abyś jednak coś tam wyrządził szkód. Chociażby troszeczkę. Tak, tamte teraz. Dobra, jest i on. Kurde, mało życia. Ale kompletnie mój gameplay się musi zmienić, znaczy nie mogę już teraz wycinać dokładnie tak samo jak poprzednio, choć staram się to robić. W dalszym ciągu, ale... Oj, dobra, zaraz itemek. Jakiś... Oj, dobra, już chyba teraz. No dobrze, przynajmniej zaoszczędziłem na początku gry dużo. Devil Star, po co? I tak nie mogę, dobra, SK. Za mało. Będę musiał użyć jeszcze jednej. Pewnie. Albo po prostu będę się koncentrował na wycinaniu go na ziemi, bo to combo i tak dobrze działa. Oj, przepraszam. Kaszelek. Niech się dużo fajek pali, to później tak jest. Vergil, come on! Ja w sumie też dobrze Yamato wymachuje. Dobrze przynajmniej... No ja, choć w sumie też tak naprawdę pokazuję na końcu dopiero na co go stać, tak samo na DMC. Jak zniknęły? Aha, zanurzyły się tylko. Dobra, Vergil, cali twoi są, cali twoi. Dobra, widzę, nie chcesz pomagać jednym.
No nie chcę na ślimakach używać gwiazdki, kurczę, zielonej. Dobra, gdzie? Tu. Dobra. No ej, nie wiem, czy to łapka mnie nie ściągnęła, ale w sumie dobrze dla mnie. O, shit, Virgil! Oj, dobra, widzicie, musiałem się wykazać refleksem. Bo to pewnie zakończy moje poczynania teraz. Dobra, jakby coś, nie mam jak się uratować. No, come on! No, nie wierzę! Fucking shit, Virgil, jesteś totalnie nieprzydatny. I tutaj, ja pierdykam, fucking shit. 9000 jeszcze na nic oczywiście nie starczyło. Moment, styl mam. Właściwy, dobra, idziemy. One more try. Dobra, ale to już widzieliśmy. Więc okej, no teraz patrzcie po prostu, jak tutaj pójdzie o wiele łatwiej niż później z Virgilem. No dobra, może niekoniecznie tak od razu, ale... Spokojnie, jak podejdę już, to będzie dobrze. Nie lubi tych ciosów, no bardzo ich nie lubi. Zwłaszcza w powietrzu, jeszcze, że pozostaje nietykalny zupełnie praktycznie dla niego. Gdzie znikasz? Gdzie znikasz? Mendo, kielecka, ty, dobra, debil. Momentalnie jak największa ilość ślimaków pod nóż. Chyba żaden ze mnie Francuz nie ma zamiaru ich zjeść później, bo to jest, to dla mnie to jest troszeczkę obrzydliwe. Ale, to sama żabiołtka zresztą. Ale dobra. Po prostu zajmijmy się lepiej cięciem, a nie gadanie. Niewiele ich pozostało. Ej, Spider, daję radę, dobra, spoko. Ale może nie w powietrzu akurat. No, i z debilem powinno pójść zdecydowanie szybciej. Takie powietrze cięcie. Aj, zmiana niepotrzebna. Się okazało. Ale dobra, zaraz będzie jego przemiana, tak? A ja już połowę życia mam tylko, kurde, Dante. Shit. Aby gołąbki, co się gołąbki? Gołąbeczki, ślimaczki. Możecie już podchodzić, zapraszam. Kręcę się i kręcę. Nie wiem, kiedy przestanę. No pewnie kiedy zginąć. Wszyscy. A nie, dobrze wymierzone ciosy w dobrym kierunku zapobiegają w ogóle jakimkolwiek obrażeniom. Tylko trzeba uważać, które ślimaki robią się czerwone. Dobra, wróciłeś już na swoje miejsce, to zacznijmy od razu. Z grubej rury. W diabelskiej formie. No, już? Zmiana? Teraz? Nie, jeszcze chwilkę. O, shit, co to było? Czy mnie tak bezpośrednio coś trafiło, a nawet nie widzieć, ale żeby cokolwiek leciało w moją stronę. Ja, jeszcze ślimaki. Kurde, dobra, debil. Delikatnie podreperować zdrowie, wycinając. Ale tak jest kiepsko, bo już teraz przypominam, użyłem wszystkich przedmiotów pomocniczych. Zielone gwiazdki poszły w cholerę, więc... No boję się, jak pojawi się Virgil i zacznie mi, kurczę, moczyć moje combo przygotowane na Arkama w tej formie. Ale dobra, jest, skoro jesteś już końcówką, no to hop, 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 hop. No i teraz wejście ten Virgila też sobie pominiemy. Dobra, jesteśmy już razem, super, Band of Brothers i tak dalej, ale w dalszym ciągu ja powietrze, ty się z dala najlepiej trzymaj. No bo w sumie... Może nie, może też go trzeba wykorzystywać właśnie do tych akcji, bo zaraz, kurde, zginę, bo jeszcze przypominam, nie mogę włączyć tego debila. Shit! No ślimaczki, ślimaczki, kurde, teraz właśnie nawet nie opłaca się z nimi w sumie walczyć. Bo przecież one i tak teraz nie powodują tego, że mogę włączyć diabelską formę i potreperować stan życia, kurde! Ciężka walka. I obawiam się, że przy tej próbie też się nie skończy niestety. No, raczej na pewno nie. Dobra, ratunek w powietrzu. Jednak nie! Fucking shit, nie? Ciężka walka to będzie. Oj, będzie to bardzo ciężka walka. Ej, ale moment. Mogę się lepiej na nią przygotować. Bo mogę w equipmentie, mimo tego, że zupełnie nie inwestowałem, zasunąć sobie Kaliną An i ślimaczki w ten sposób rozwalić. No, to już ze ślimaki miałbym pokryte. Dobra, próbujemy jeszcze raz. Ale mógłbyś wejść. Serio.
Dobra. Nie, zacznijmy klasycznie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, nie trafiło. No nie wierzę, Dante, jak to mogłeś nie trafić kombinacją już samą pierwszą. Kurde! To jest tak słaby motyw, Dante. Nie trafić pierwszą kombinacją, to jest jak, kurde, za pierwszym razem, kiedy się kojarzy dziewczyną, strzejdzie bramkę od razu. Wiadomo, o co chodzi, nie? Niby okej. Niby dopuszczalne, ale why the fuck? Dlaczego? Dobra, sprawdzimy teraz, czy się broń nada. Gdzie tam w życiu? Aj, nie? Dobra, cicho. Uwaga. Not bad. Jeżeli są w kupie. No bo w przeciwnym wypadku lepiej chyba mieczyki. Zatem nie wiem, czy te rakiety zabijają w ogóle. Ślimaczki. Bo tutaj mało bierze ta rakieta niestety. Nie, ale klasycznie będę robił to samo, bo to jest dobry sposób, tylko więcej uników, kurde! No patrzcie, ile życia zjechało, no. Yeah! Normalnie pieknie, Dante, pieknie. No i znowu to samo przyjechać na klatę, no. Shit, dobra, ratować życie. Ej, właśnie, rakietka jako poprawka ewentualnie, albo nie? No tej, no celna chociaż, żeby była, Dante! No bez przesady! To też mam jeden cios, który mógłby tutaj być spoko. Nie podbicie w powietrze, Dante, akurat. Nie, dobra. Klasyczne sposoby okazują się najlepsze. Po prostu maszujemy żółty, wycinając wszystko, jak popadnie, jak leci. Łącznie z tym gościem, oczywiście. No nie wiem, czemu w sumie Belgii chce tą moc, skoro tak się po niej wygląda. No i po co ta ostatnia szlanga na klatę, Dante? The fuck! No no już, dokładnie. Dobra, atakuj, atakuj! Berdzi! No patrz, już na dzień dobry. Unik. Unik! Powietrze, dobra, będzie się chował pod ziemię już, czy jeszcze nie? Nie wiem, oj kurde, raczej nie. Dużo mi zabrał. No patrz się to, kurwa, no nie wierzę! Szkoda, że zmarnowałem wszystkie apteczki. Zaczynam gwiazdki zielone. Ej, w sumie mógłbym kupić. Kurde! Dobra. No skoro to ma być ostatnia walka, to czemu nie? Kalina Anu się w miarę spisuje, zostawimy. No ale 9423. Tak mało brakuje. Tak mało brakuje, żeby kupić jakieś ulepszenie. Kurde. Nie, tu nie ma co iść zresztą. Fuck, dobra. Kupujemy. Widzę na samym końcu gry po raz pierwszy, coś się musi zdarzyć zawsze. Dobra, ale tylko jedną, bo naprawdę jest droga. Albo w sumie, wiecie co, skoro ta druga jest tańsza, no to jeszcze zainwestujmy w tą. I mam nadzieję, że teraz się uda. Zmarnowałem tyle waluty. Przewijmy. Atakujmy. Od razu na pełnym bucie, Dante. No, masakrycznie mało to zabrało. Naprawdę, Dante, już nie rób tego więcej. Nie ma sensu, nie ma potrzeby. To troszeczkę więcej, więc tym ewentualnie... Fuck. Na sam koniec. Kiedy już zapadał się pod ziemię, co za frajer! Dobra, jaka broń zastępcza jest, dobra. Ewentualnie raz na jakiś czas jakąś rakietkę posłać można. Zwłaszcza w kierunku tych czerwonych, w sumie było najlepiej. Sweet. No kurde, dude! Ktoś pamięta film stary, gdzie ma Ameryka? Dosłownie właśnie ten tekst. Sweet. Dude. Sweet. Dude. Kurde. Dobra, nie wiem, czyli muszę używać Devila, póki mogę go używać. Bo w drugiej formie, jak wiadomo, nie mogę, więc...
perkach się pojawi, to możliwe do użycia będę go używał, żeby później nie pójść sobie w brodę, że mogłem użyć, a nie użyłem. No patrzcie, znowu to podwójnie mnie trzasnął. No co za frajerzyna. Dobra, względny spokój, no dobra, już po spokoju. Nawet tym względnym. Jeszcze nie celne rakiety, no Dante, zaskakujesz mnie. Naprawdę. Serio. No ja rozumiem, że bez auto-aim, a pewnie ciężko ci trafić, no ale ej. Ej, może by to było nawet w sumie tak rozplanować, żeby na pewno... Kurde, no przecież co to jest za as! Naprawdę ciężko się z tym gównem walczy. No patrzcie, gnoja, no nie wierzę. Dobra, ślimaczki. Jeszcze teraz jakby z nimi dobrze poszło, to motyw zacny, bo wtedy będę mógł Devila z tych ślimaków wykorzystać na podreperowanie swojego zdrowia. Ale póki to też mnie klepią, więc nie jest dobrze. Dobra, teraz szybko. Już chyba idzie. Jakoś właśnie. No, za wcześnie. Dobra, trzeba będzie się ratować gwiazdkami, które kupiłem. No dobra, podbijamy i tniemy. Prawda, ale niezmienny Dante. Parę... A, nie mogę nawet tego najlepszego cięcia zrobić na ziemi. Szlak, o kurde, dobra. Patrzcie państwo, używamy pierwszej już. Z dwóch gwiazdek kupionych, oczywiście tej największej od razu. Będzie to czuć pewnie na ostatniej randze. Ale no tnij go! No przecież jak mam tego unikać? No jak mam tego unikać inaczej? Co mam rakietami w niego ładować? Serio? A może ebony i jaj? No patrzcie, no pół energii już, no! No fucking shit! Dobra, kid, odsuwam się. Ej, no nawet nie ma sensu się odsuwać, bo i tak mnie wycina, no... Kurwa, patrz! Jak teraz zmoczę te dwie zielone gwiazdki? No nie mogę się podratować, no zmienił mi się... Nie wiem, co się stało tak właściwie, że nie mogę teraz. Używać, kurczę, diabelskiej formy, przecież to jest nie fair! Co z tego, że mam brata, ale brat nic nie robi, no nawet go nie gryzą. Ja tu jestem głównym żarciem dla ślimaków, no... Kurde! Czy bym na ślimakach musiał użyć? Nie, no to nie uda mi się. Po prostu mi się nie uda. Będą musiał mieć kolejne podejście do tego. No! Nie, żaden resta. Proszę oddać mi moc diabła z powrotem, bo się do niej przyzwyczaiłem. A kto daje i odbiera, że się w piekle poniewiera, wiadomo. Vergil, kurde! Serio, naprawdę nie podoba mi się, jak on jest słaby. No, dałem się dziabnąć. Raz, pewnie zaraz dam się dziabnąć i drugi raz. Dobra, póki co rakieta w każdego, nie? Oj, zły pomysł! I kurwa po wszystkim, no widzicie to! O nie, dobra. Wiecie co, ja sobie w tym momencie robię przerwę i do tej walki podejdziemy powtórnie, następnym razem. I tak, zrestartuję tę misję, zrestartuję ją. Tak jest, dokładnie. Ale to już zobaczycie następnym razem, kochani. To trzymajcie się i do usłyszenia. Pozdro, cześć, hej!